przecież jeżeli ktoś wychodzi na boisko i mówi, że się nie stresuje, ewentualnie się nie denerwuje, to moim zdaniem oszukuje. Dla mnie, dla nas wszystkich nagrodą jest to, co się dzieje tutaj w Tarnowie na trybunach. Kluczowe moim zdaniem, kluczowa jest empatia. Marzenia, każdy je ma. No, kto by nie chciał być trenerem polskiej reprezentacji? No, więc to chyba tyle w tym temacie. Danielu, zakończyliśmy fazę grupową Mistrzostw Europy U22. Jak ty ten rezultat oceniasz? Dwie wygrane, jedna przegrana. 7 punktów. Na pewno pierwsze spotkanie było w naszym wykonaniu nerwowe, chociaż pierwszy set był genialny. Popełniliśmy jeden błąd przy stanie chyba 23-14. Karol Urbanowicz zepsuł zagrywkę, tak graliśmy rewelacyjnie tego pierwszego seta. Zdawałem sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie grać tak przez całe spotkanie. I przegraliśmy to spotkanie później 2-3, chociaż mieliśmy swoje szanse i to w tej breaku, i to w czwartym secie wróciliśmy też do życia, powiedzmy sobie szczerze, bo tam Francuzi nam odskoczyli i wydawało się, że wygrają to spotkanie 3-1, ale mój zespół walczył do samego końca, doprowadził do piątego seta. Tam mieliśmy 14-12, niestety nie wykorzystaliśmy swoich szans i przegraliśmy to spotkanie 2-3. Z Serbami mecz pod dużym ciśnieniem, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że porażka eliminuje nas z tego turnieju, a to byłaby dla nas, dla polskiej siatkówki, gigantyczna porażka. Na szczęście ciężar gatunkowy tego spotkania był duży, ale drużyna go udźwignęła i wygraliśmy 3-0, chociaż też w drugim secie przegrywaliśmy 20-23 i znowu fantastyczna walka do samego końca i można tak powiedzieć, że ukradliśmy tego seta. I teraz za chwilę chciałbym powiedzieć o Austrii, takie mam skojarzenia, znowu będzie ten drugi set. No, wygrywamy pierwszego seta gładko i w drugim przegrywamy 20-23 i też gramy, walczymy do samego końca i też wygrywamy tego drugiego seta. Więc to też pokazuje, że nie ma wyniku, którego nie można odrobić i to też pokazuje, jak mój zespół walczy do samego końca i wierzy w to, że jest w stanie zwyciężyć w każdym spotkaniu. Myślisz, że ta nerwowość u chłopaków z czego wynika? Bo tak chciałoby się troszeczkę powiedzieć, że to może pełna hala ich przytłacza, ale może znowu ta pełna hala pomaga w tych końcówkach, że te wyniki wyciągamy. Ja ogólnie bym nie powiedział, że to są nerwy. Stres, jakiś tam niepokój, chwila zwątpienia, zawsze jest. To musi towarzyszyć. Jeżeli ktoś wychodzi na boisko i mówi, że się nie stresuje, ewentualnie się nie denerwuje, to moim zdaniem oszukuje. No, jak komuś zależy na tym, żeby wygrać spotkanie i pokazać się dobrze, to jest normalny stres. Stres w zawodowym sporcie musi być, ale kluczowe jest to, żeby go się jak najszybciej pozbyć. Są gracze, którzy po 3-4 piłkach wracają i jest wszystko w porządku, a są gracze, którzy potrzebują powiedzmy 10 dotknięć, żeby ten stres jakby z nich zszedł. Więc to chyba tyle w tym temacie. No właśnie, teraz tak, jutro nas czeka mecz z Włochami. Mówiliśmy, że Włosi to jest ten rywal na finał. No spotkamy się z nimi trochę wcześniej, bo w półfinale. Co o tym zespole możemy powiedzieć? Bo na pewno się pierwsze co kojarzy to 2-3 na Mistrzostwach Świata. No absolutny faworyt przed turniejem w Tarnowie do złotego medalu. Spotykamy się z nimi w półfinale. We Włoszech rok temu przegraliśmy 2-3, prowadząc 2-0. Oglądaliśmy dzisiaj rano bardzo długo Włochów. Mówię tutaj o sztabie. Zawodnicy za 25 minut mają odprawę. Włosi grają dobrze, ale też mają swoje problemy. Nie ma tutaj drużyny, która gra perfekcyjnie przez całe spotkanie. Każda drużyna wpada w tak zwaną dziurę i co niektórzy wychodzą z tej dziury zdecydowanie szybciej, a co niektórzy męczą się. My musimy wykorzystać, jeżeli Włosi faktycznie w tą dziurę wpadną, będą mieć kryzys, musimy to wykorzystać maksymalnie. Jak będziemy z nimi grać, gdzie mają swoje słabości, tego bym nie chciał mówić, bo to jest dużo Włochów w Polsce. Włosi są trenerami, którzy mówią po polsku, więc te wiadomości mogą też szybko się rozchodzić, ale my mamy plan na to spotkanie. Ja twierdzę, że mój zespół gra z meczu na mecz zdecydowanie lepiej. Półfinał oczywiście rządzi się swoimi prawami, ale wszyscy sportowcy, kibice, dziennikarze czekają na takie spotkania, więc my nie możemy się doczekać rozpoczęcia, chociaż zostało jeszcze koło 27-28 godzin do spotkania, więc na spokojnie do tego trzeba podejść i wytrzymać ten czas.
Tutaj do Tarnowa przyjechaliście w innym składzie niż na Mistrzostwa Świata w ubiegłym roku. Brakuje Gnieckiego między innymi, brakuje Strulaka czy Czerwińskiego. Co z tymi chłopakami się stało? Czy oni są jakoś kontuzjowani? Czy to są jakieś problemy zdrowotne u nich? Tak, Igor Gniecki doznał kontuzji na pierwszym zgrupowaniu w drugim dniu. W drugim dniu miał problemy ze stopą. Strulak i Czerwiński są po zabiegu barku, więc z nich nie mogłem korzystać. Ale my też pokazujemy od samego początku, że tak jakby drzwi do tej reprezentacji były dla każdego otwarte i tak samo miejsce na boisku w pierwszej szóstce. Kto lepiej się prezentuje, kto jest bardziej potrzebny w danym dniu na boisku, wychodzi na to boisko i gra. Myślę, że nasz sztab jest uczciwy i doceniamy każdego zawodnika, który ma zwyżkę formy, prezentuje się lepiej i ten gracz wychodzi w podstawowym składzie. Daniel, to był taki rocznik, o którym się dużo mówiło, że on wybitnie szczęścia nie miał, bo był rocznikiem testowym, gdzie zmieniali zasady EFZY, czy awansują, czy nie awansują. I oni, nasi chłopcy dosyć długo czekali na medal, bo czekali aż do zeszłorocznych Mistrzostw Świata. Myślisz, że ten nowy turniej utworzony w sumie w tym roku, U22, nowa kategoria, to jest taka nagroda dla nich za cierpliwość? Na pewno to jest zespół, który, tak jak powiedziałaś, miał bardzo duży potencjał. I do końca nie mógł wykorzystać tego potencjału. Rok temu zrobiliśmy fajną rzecz i zdobyliśmy medal mistrzostw świata. Na pewno dla nich to jest nagroda. Na pewno dla nich, dla mnie, dla nas wszystkich nagrodą jest to, co się dzieje tutaj w Tarnowie na trybunach. Komplet na każdym meczu. Ciarki przechodzą, aż chce się grać. Zawodnicy moi nie mogą się doczekać kolejnego spotkania. Słyszę na czasach, jak między sobą też rozmawiają, jak mamy jakiś tam problem, jakiś kryzys mały. Przykład Karola Urbanowicza, który krzyczał wczoraj do chłopaków. Nie idzie nam, ale weźmy, zagrajmy dla tych wspaniałych kibiców, dla tych ludzi. I to naprawdę robi wrażenie. I to jest dla nich nagroda, że mogą zagrać przy pełnej sali, przy takiej pięknej publiczności, wspaniałej publiczności i faktycznie w taki sposób to odbieramy. Co cię najbardziej stresowało, jak przyjmowałeś rocznik po Sebastianie? Był jakiś taki stresik w ogóle, wiesz, trenera, który będzie pracować z młodzieżą, czy takiego czegoś zupełnie nie miałeś? Na początku może miałem taki stres, ale to było związane z tym, że grupy nie znałem. My się na początku musieliśmy zdecydowanie lepiej poznać. Troszkę z tego, co się orientuję, inną formę wybrałem współpracy niż moi poprzednicy. Nie mówię, że tamta była lepsza, gorsza. Po prostu moich siatkarzy traktuję jako partnerów, a nie jako pan trener i zawodnik, więc myślę, że to jest kluczowe. Mamy do siebie maksymalne zaufanie przez tamten rok. W tym roku nikt nie wykorzystał tego mojego zaufania. Oni wiedzą, na co sobie mogą pozwolić i to jest fantastyczne. I dlatego ta grupa tak fajnie ze sobą współpracuje i ta grupa tak dużo ze sobą spędza czasu, bo to nie jest tylko trening i boisko i mecz. Widzę też w hotelu, ile czasu spędzają ze sobą. Oni się po prostu dobrze czują w swoim towarzystwie, a to jest bardzo ważne. A dla ciebie to doświadczenie, że sam grałeś i to na jak wysokim poziomie pomaga ci w tej współpracy z młodzieżą? Chodzi mi o to, że na czasach, podczas odpraw przedmeczowych widać, że ty umiesz do nich dotrzeć. Ty wiesz, co im powiedzieć, wiesz, co powiedzieć takim młodym chłopakom. Ja myślę, że przygotowanie do zawodu ma gigantyczne znaczenie, ale kluczowe moim zdaniem, kluczowa jest empatia. Myślę, że warto czasami wskoczyć w skórę gracza, który jest na boisku i jest w kryzysie i człowiek, który to przeżył, wie, jak dany zawodnik w danej sytuacji się zachowuje, jak się czuje i myślę, i to mi wydaje mi się, że pomaga w tej współpracy. No, tak troszeczkę zahaczając o te twoje sukcesy, mistrz Europy, wicemistrz świata. Daniel, czy ty teraz, jak oglądasz tą kadrę seniorską, jesteś w stanie powiedzieć na przykład, co może im najbardziej przeszkodzić podczas Mistrzostw Świata w Polsce? Bo jest to kadra, która prezentuje sportowo gigantyczny poziom. Czy ty widzisz, jako tak patrząc już jako osoba z zewnątrz, na jakieś takie zagrożenie, na które oni muszą być szczególnie wyczuleni? Nasza reprezentacja faktycznie ma gigantyczny potencjał. Nie chciałbym powiedzieć, że największy na świecie, bo to jest bardzo niebezpieczne i nie chcę wywierać też dodatkowej presji. Na takich turniejach jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy czy Igrzyska Olimpijskie decyduje jeden mecz, czy się jest w wielkim finale, czy się zdobędzie medal. I te mecze są najtrudniejsze, bo to, że
Polska w grupie będzie wygrywała grupę i wyjdzie z tej grupy, tu nie mam żadnych wątpliwości, ale kluczowe są te spotkania pojedyncze i one najczęściej decydują o tym, czy się zdobywa medal, czy po prostu się jedzie do domu. Jest coś takiego jak dyspozycja dnia, więc nasza reprezentacja, powiedzmy, z każdym przeciwnikiem powinna wygrywać na 10 meczów 8, ale przychodzi też taki dzień, że niestety przeciwnik może zagrać lepiej, mieć trochę więcej szczęścia, więcej zdrowia i można przegrać. Niestety porażki są wkalkulowane w sporcie i z tym się trzeba liczyć, ale ja wierzę głęboko, że polska reprezentacja zdobędzie medal i obojętnie, czy to będzie złoty, srebrny, czy brązowy, każdy będzie sukces. Z twoich zawodników w tej kadrze zameldował się już Karol Urbanowicz. Jak ty na niego patrzysz? Bo on, troszeczkę my sobie z nim porozmawialiśmy i on tak powiedział, że cieszy się, że miał taką okazję, ale trochę krótko to trwało i liczył, że tam zostanie dłużej. Czy on według ciebie ten potencjał na kadrę seniorską na kolejne lata ma? Ja przeprowadziłem z Karolem już rok temu rozmowę, kiedy Karol miał 20 lat i on mentalnie zachowuje się na boisku, jakby miał 27-28 lat i to widać tutaj przede wszystkim też w Tarnowie, jak pomaga swoim kolegom, jak się zachowuje na boisku. A trzeba pamiętać, że Karol nie grał całego sezonu w Trefle Gdańsk. Gdyby nie kontuzja Krera, to nie wiadomo, to jakby się jego kariera w tym sezonie potoczyła, ale ja absolutnie jestem fanem jego poziomu sportowego, jego potencjału i myślę, że teraz zagra cały sezon i drzwi są przed nim otwarte do reprezentacji absolutnie. Myślę, że teraz siatkówka idzie w tym kierunku, że szukamy środkowych, którzy odpalają na zagrywce, a Karol wczoraj pokazał, że potrafi zagrywać po 115-120 km na godzinę. Ja też się przekonałem o jego zagrywce, będąc trenerem PSG Stalinesa, kiedy Tref przyjechał do nas na spotkanie i bodajże Karol zagrał tam pierwszy mecz w szóstce i został MVP i on zadecydował o tym, że Tref z nami wygrał 3-0 i on właśnie na zagrywce zrobił różnicę. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy on będzie na stałe w polskiej reprezentacji. Ja się cieszę, że jest z nami w Tarnowie, bo bez niego byłoby bardzo ciężko awansować do czwórki. A jak, powiedz, co będzie dalej, jak twoja przyszłość trenerska będzie wyglądać? Czy ty na przykład, mówię pod kątem reprezentacji, no bo tutaj skończymy mistrzostwa, czy ty planujesz jeszcze jakiś rocznik młodzieżowy objąć, tudzież planujesz, może to był tylko krok do kadry seniorskiej w kolejnych latach? Turniej kończymy tutaj w niedzielę, później mam kilkanaście dni wolnego i ruszają przygotowania w Nysie. Mamy misję do spełnienia wraz z prezesem Robertem Preglem. Chcemy spokojnie utrzymać się w lidze, żeby zbudować na przyszły sezon zespół, nie wiem czy lepszy, ale żeby budować zespół zdecydowanie wcześniej. Dzisiaj, w tym roku mieliśmy duży problem z tym, bo jednak graliśmy do samego końca w barażach i mnóstwo zawodników było zainteresowanych grą w naszych barwach, ale niestety nasza pozycja w tabeli i cała sytuacja nie pozwalała nam podpisywać kontraktów wcześniej, więc to jest dla nas kluczowe. Pierwsza reprezentacja. Marzenia, każdy je ma. No, kto by nie chciał być trenerem polskiej reprezentacji? No, marzę o tym oczywiście, ale też wiem, jaka długa droga jest przede mną, wiem, jaki to jest ciężki zawód, wiem, pod jaką presją dzisiaj pracuje Nikola Gbicz, wcześniej Vital Heinen. Naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi, bo ja teraz sam odczuwam, jaki to jest ciężki zawód. Oczywiście wspaniały, wdzięczny, kiedy się wygrywa, kiedy człowiek widzi, jak drużyna postępy robi, jak zawodnicy robią postępy, ale ja jestem na początku swojej drogi, ale faktycznie marzymy.